Bogu. Tak, z jednej strony to tak ciężko z tym mikrofonem tutaj stać przed wami, ale tak jak pastor mówił, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że mogę was widzieć, że możemy mieć społeczność. No i też podziękować Panu Bogu za to, co On czyni w moim życiu. Jestem Jemu przede wszystkim bardzo wdzięczna, że mnie zbawił, że jestem Jego dzieckiem, że każdego dnia jest ze mną, bo w sumie nie jest to nic zaskakującego, bo On to obiecał, ale czasem gdzieś są momenty, gdzie wydaje się, że Pan Bóg jest gdzieś daleko, albo nie myślimy o tym, że On jest przy nas. I wrócę może do mojego styczniowego świadectwa. Może pamiętacie, w grudniu, ostatniego dnia grudnia zostało zwolnione z naszej firmy 16 tysięcy osób i w naszej filii pracowało tylko 13 osób, z czego zostały 3 osoby. Ja też zostałam niby zwolniona, ale z dniem 1 stycznia dostałam znowu przedłużenie umowy. I potem był styczeń. Cieszyłam się pracą, Panu Bogu dziękowałam, że mogę pracować. I było tak fajnie. Aż do końca stycznia, gdzie nagle rozbolał mnie strasznie bark. Potem cała ręka, a potem kręgosłup. I praktycznie już trudno mi było zlokalizować, co mnie boli. Modliłam się. Moi przyjaciele modlili się. Wy się modliliście, bracia i siostry. I ból ustał na 1,5 dnia i wrócił z powrotem. No i już 1 lutego byłam na zwolnieniu L4 i tak jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i ból był taki straszny, szczególnie nocą, kiedy no po prostu nie umiałam już wytrzymać. Wydeptywałam ścieżki bólu w moim mieszkaniu, a było to takie bardzo, bardzo trudne. Lekarz postawił diagnozę, zapalenie splotu nerwów ramiennych i mówię, Boże, pomóż mi. I wiedziałam, że Pan Bóg jest ze mną, chociaż jest mi ciężko. I ufałam Jemu, że po prostu temu też przyjdzie koniec. Temu bólowi i bardzo dużo ludzi też pomagało mi, troszczyło się o mnie. Była to prawa ręka, jestem praworęczna, więc ciężko mi było cokolwiek zrobić, ale znaleźli się ludzie, których Pan Bóg poruszył serca i którzy mi pomogli. Miałam też kilku przyjaciół, takich jobowych przyjaciół, którzy przychodzili i straszyli mnie. No, Esterka, tak długo chorujesz, zwolnią cię, przecież dopiero co pierwszy miesiąc przepracowałaś, a tutaj już jest 3 tygodnie, jesteś na chorobowym. No, ogarnij się, no ale dobrze powiedzieć, gorzej zrobić.
I w ostatnim tygodniu lutego, kiedy już się zaczynał czwarty tydzień, zadzwonił mój lekarz z pytaniem, co u mnie. No i poprosiłam go, żeby dał mi zwolnienie jeszcze do końca lutego. To był jeszcze weekend. No i nie było problemu. Zgłosiłam to kierownikowi. No i kierownik mówi, no dobrze, w porządku. I koniec lutego się zbliżał. W ogóle jak rozmawiałam z tym lekarzem, myślę sobie tak, no super, ale mnie boli dalej. Ale w końcu tym się będę martwić w marcu, co będzie dalej. I modliłam się w dalszym ciągu i gdy dobiegał luty już do weekendu, dzwoni do końca chorobowego, dzwoni moja szefowa i mówi, ale ty chyba nie jesteś świadoma, że ty masz chorobowe do 8 marca. No 8 dni dłużej niż z lekarzem rozmawiałam. A w ogóle tak prawdę powiedziawszy, to już nie miałam nawet odwagi lekarza poprosić o dalsze zwolnienie, ani tym bardziej zgłosić tego szefowi. I akurat ten telefon dostałam na ulicy i mówię, to niemożliwe. Ale ona mówi, no kierownik dostał maila z informacją. Ja w dalszym ciągu poddawałam to wątpliwości i mówię, sprawdźcie to. No tak, my już to sprawdziliśmy. I wtedy na tej ulicy powiedziałam tak, Panie Boże, Ty wiesz, co robisz. Ty wiesz, jak długo mam mieć to chorobowe i oddaję to Tobie. 1 marca, kiedy już byłam 5 tydzień na chorobowym, dostałam pismo od szefa. Nie mogę tutaj powiedzieć publicznie, co to było, ale był to kolejny prezent od Pana Boga. Tylko, że ja byłam tak zaskoczona i nie umiałam się ani z tego cieszyć, ani Panu Bogu podziękować. I były tutaj te modlitwy poranne. Przyjechałam tutaj o 5 rano i stałam tutaj od 5 do 7 i płakałam. I było to takie trudne dla mnie. Dostajesz prezent i nie umiesz się z niego cieszyć, a jest to coś fajnego. No to jest jakieś takie śmieszne i wręcz nawet głupie. I wróciłam do domu, było to po kolejnej nieprzespanej nocy. I tak bezwiednie wzięłam Biblię i otworzyłam. Otworzyła mi się Ewangelia Marka, 8 rozdział. Ja nie będę tego czytać. To jest historia o nakarmieniu 4000 osób 7 chlebami i 5 rybami. Przeczytałam to i tak myślę o tym i usłyszałam głos. Był to wyraźny, realny głos. Z jednej strony był to taki smutny, z wyrzutem, a z drugiej strony taki pełen miłości. Miłości i takiego ciepła. Ten głos brzmiał, popatrz, ja nakarmiłem 4000 ludzi 7 chlebami i 5 rybami. Myślisz, że twoja praca i to, co dostałaś, jest dla mnie problemem? Nazywasz mnie wszechmogącym, a teraz mi nie wierzysz. I zrobiło mi się wstyd, zrobiło mi się przykro i
Musiałam z tego pokutować, musiałam przeprosić Pana Boga za to, że nie wierzyłam Mu, że tak trudno mi to było przyjąć. I napełniła mnie taka radość i taki pokój, że po prostu zasnęłam i porządnie odpoczęłam przez kilka godzin. I potem... jakoś z dnia na dzień ten ból zaczął ustępować. I 8 marca, ostatni dzień chorobowego, ja już nie czułam bólu. Pan Bóg wiedział, jak długo mam mieć wolne i to On to przygotował wszystko. No ale tak, idę do pracy, po 5 tygodniach nic nie robienia i długi dzień pracy, 12 godzin. Modliłam się, Boże, daj mi siły. Tym bardziej, że jak nasz kierownik przyszedł do pracy, w ogóle powiedział, że nie toleruje żadnych chorobowych, że dla niego to jest, że się nie choruje. I przyszłam do pracy, zostałam tak bardzo ciepło przyjęta i byłam taka szczęśliwa, bo mój kierownik tylko przychodził kilka razy, dajesz radę, jak się czujesz, może odpocznij trochę i no i tak cały dzień wyglądał, także jestem Panu Bogu wdzięczna za to, że przygotował serce mojego szefa, że tak właśnie to wyglądało. I mogłam dobrze przeżyć ten dzień. I chociaż Pan Bóg nie uzdrowił mnie, to wiem, że nie stracił kontroli nad tym. Dał mi siłę, że mogłam to przetrwać i że tyle błogosławieństw dookoła tego wszystkiego było. I też chciałam podziękować wszystkim za modlitwy, za telefony, za odwiedziny, za troskę i niech Pan Bóg wam to wszystkim wynagrodzi, to co robiliście dla mnie. Dziękuję.